Zalew Sulejowski, potocznie nazywany zalewajką, to akwen, na którym spędzamy większość naszego żeglarskiego życia. Położony jest około 60 km na południe od Łodzi. Jego długość to 17 km, szerokość około 2,5, a średnia głębokość 3,5 metra. Otoczony pięknymi sosnowymi lasami, piaszczystymi brzegami, przyciąga miłośników żeglarstwa i sportów wodnych z całej Polski. W niektórych miejscach piaszczyste wydmy, porośnięte karłowatą sosną, tworzą prawie nadmorski krajobraz, co czyni akwen jednym z najładniejszych sztucznych zbiorników w Polsce. No, witamy, dzisiaj chyba 26 marzec bodajże, z tego co pamiętam. Jesteśmy na zalewie. Przyjechałem podziałać przy łódeczce. Prąd rozciągnięty już. Narzędzie przyszykowane. Zaraz będziemy sobie powolutku szlifować. Oczywiście strój, zabezpieczenie, maseczka. Nie wiem, jak będzie z przyłbicą, czy nie będzie za mocno mi parować, ale żeby nie kruszyło w oczy. Dobra, możemy zdobywać teraz kosmiczne. Elżbieta już pucuje talerz. Obiadek już zjadła. Ja kończę. Jeszcze pod namiotem. No ale idzie jak po grudzie. Niestety. Szlifowanko. Troszeczkę dałem ciała, bo kupiłem tarczki do szlifowania, same 80. No, a z tego co zauważyłem, to ta farba antypolostowa, przynajmniej u nas tutaj, ta gruba warstwa fajnie schodzi 60. No, a 60 mam tylko dwie. Już widzę, są na ukończeniu. No, ale, no dobra. No i kochani, plany planami, a życie życiem. Zaczęło padać i co? Na razie wszystko wzięło w łeb. Musimy posiedzieć sobie. Jest trochę chłodnawo. Zaraz podłączę akumulator. Już tu mam. I trzeba będzie trochę nagrzać łódeczkę. Po pracach zasłużony wypoczynek. Co prawda z kurami idziemy tutaj już spać. No, znaczy leżeć. No, no leżeć, no, ale czuję, że jestem taki wykończony, że zaraz padnę. No nie. No, chyba się przyłożę. To do jutra. Witamy rankiem. Pierwsze śniadanko w tym sezonie. Na przyczepie. Na łódeczce. Co prawda tak, nie na wodzie, ale już na łódeczce. No, powiem, że w kościach czuję trochę. Myślałem, że będzie gorzej.
nie jest najgorzej, jakoś tam przeżyjemy tę sprawę. No ale dzisiaj drugą dawkę sobie dam tego leżenia na ziemi, to... A czyli pół bułeczki jeszcze. Jajeczka się gotują, to już wyciągamy jajeczka. Ciach. Ciach. Dobra. Dobrze. Idziemy się czepiera. Smacznego. Ja już kończę. Do jajeczka. Co prawda nie wielkanocnego, ale... Wielkanocne będzie w domu. No tak właśnie, bo wybiegając w przód. W tym roku mamy gości, więc Wielkanoc będziemy spędzać w domu. No i pora na kaweczkę. Jak oglądaliśmy, wiem, czy się ruszy. O Jezu, uważaj, lejesz polało powiedzieć. Polało mi się, polało. I ten. A taka, co ma ten odpływ, wiesz, taki to jest do wnętrz. Dawno nie lałem z tego malutkiego. Ale... No i teraz. Czy lepiej niż dobrze? Troszkę mleczka. I dobrze. No to nie ma jak ciasteczko do kaweczki. No ty jesteś ciasteczkowy potworek. O. Ogrzewanko już wyłączone. Cisza zapanowała. To przyjemność, potem praca. Pogoda dzisiaj całkiem od rana. Trochę rześko jest, ale słoneczko i nie ma takiego wiatru jak wczoraj. Że spróbuję dzisiaj zrobić ten spód z tej strony, bo z tamtej wczoraj no tak z grubsza zrobiłem. Ta strona jest już od dołu szlifowana, jak widać. Po troszku zacząłem też robić z boku, ale już niestety sił nie było. Zresztą maszyna siada, no. I boję się tylko właśnie o to, czy wytrzyma jeszcze tę dzisiejszą połóweczkę spodu. Ten weekend zakończyliśmy pracę, niestety, ale szlifiereczka już odmówiła posłuszeństwa. Prawdopodobnie pierwszą rzeczą to skończyły się szczotki, ale nie wiadomo, czy coś więcej nie. No dobra, tu mamy całe notu zrobione. Tutaj jest bardzo duża część boku, aż do dziobu. Strony też od strony dziobu zrobione, no plus dno pod spodem, a tutaj częściowo też ruszone. Tak, teraz pójdziemy na chwilkę pokazać
zalew. Przy ładnej pogodzie. Dzisiaj mało wieje, także można na chwilę być nad brzegiem. Jedna łódeczka stała, Aurora, przez całą zimę. Z tego co pamiętam, jak przyjechaliśmy, była. A tamte to teraz się chyba zładowały. No to, pogrzaliśmy się troszkę na słoneczku. To możemy wracać. O, maluch się zmartwił, że gdzieś znikłem. No ja byłam cię tam, a później nie widziałam. Myślałeś, że popłynąłem siną w dal. Nie, mówię ci, proszę się kąpać. No dobrze, nie mam ochoty. No dobra, to co? Chyba tak, która jest godzina? I pora na obiadek. A po obiadku się zbieramy już, no bo już nie ma co tutaj robić, siedzieć specjalnie. No to widokiem na ładny lasek przy porcie kończymy. Do miłego.